bardzo nam miło. Dzisiaj mamy niewątpliwy zaszczyt gościć przedstawicieli Bielsko-Podlaskiego Środowiska Literackiego. Jest to spotkanie z członkami Literackiego Klubu Maksyma z Białej Podlaskiej. Zaprosiliśmy właśnie Macieja Szupiluka, obecnego prezesa, Magdalenę Wójcik i Ireneusza Wagnera. Jest to spotkanie, które nazywa się Trzy spojrzenia na kulturę. Chodzi o to, że mamy spojrzenie pisarza, który napisał książkę I Don't Speak English, czyli swoje wspomnienia z pobytu w Wielkiej Brytanii. Maciej Szupiluk wydał nowy tomik poezji, a Magdalena właśnie zaprezentowała nam dzisiaj wystawę swojego malarstwa oraz tomik poezji. Jest parę osób, jest to kameralne spotkanie, no ale jak to wiadomo, w kulturze kameralne są najlepsze. I dzisiaj toczymy taką dyskusję, rozmowę na temat właśnie, jak rozumiemy pojęcie kultura, czym jest twórczość, jak do tego dojść, prawda, jak tworzyć. Uważamy w ogóle, że bardzo dużo ludzi jest twórczych w naszym regionie, czy Biała Podlaska, czy Terespo, czy okolice. Tu też chciałbym nawiązać do naszej strony Teres Polska Platforma Kultury, gdzie wyszukujemy takich twórców, regionalistów, działaczy i staramy się jakby lokalnej społeczności pokazać, że tych ludzi mamy, takie perełki wyławiamy i jesteśmy z nich bardzo dumni. I tak naprawdę wszyscy jako społeczność lokalna możemy być dumni z tego, że mamy kim się pochwalić. Ja uważam, że w tym momencie tutaj na tej sali jest dynamit, jeśli chodzi o kulturę. Świetnie, to dziękuję. Coż mogę być więcej? Tylko teraz zapalić ląd odpowiednio. Masz te pytania przygotowane? Oczywiście, tak. To myślę, że to spędzimy dzisiaj sporo czasu tutaj na sali i myślę, że pojawi się dużo pytań też od publiczności naszej. Światów, jesteśmy z innych światów. Ilek jest jakby swoją młodość i swoją twórczość zaczyna w latach 80., prawda, Magda? Jest wiekowo bliżej mojego wieku, prawda, to też to z innych środowisk, z innych domów tak naprawdę, inne doświadczenia, to też na pewno to jest taki miks tego stwierdzenia wybuchowości, prawda, że to jest takie, że coś, że jakby możemy się też posprzeczać, prawda, czy się zgodzić, ale na pewno jesteśmy z innych, że tak powiem, mówiąc językiem dla dzieci, innych bajek po prostu. Byłem na waszym miejscu, byłeś w Terespolu? Byłem parę razy w Terespolu. Zawsze lubię tu przyjeżdżać, bo przyjeżdżam na Voice of Poetica jako juror od paru lat. Wiadomo, pandemia trochę to przerwała. To jest świetne, świetne wydarzenie i to jest ciekawe, bo to w regionie takich rzeczy nie ma, prawda? I to jest wyjątkowe, że oni tą tradycję trzymają, utrzymują cały czas i że są ludzie też, przyjeżdżają artyści z Białorusi, jakbyś wokaliści, prawda, czy też z innych państw. To też fajnie, że to jest kontynuowane. No ja w Terespolu częściej bywałem, bo do Małoszewicz chodziłem do techniku, prawda? Bo wtedy jeszcze kolejowego. Ta szkoła jest Władysława Stanisława Rejmonta, prawda? To też zawsze byli koledzy z Terespola, prawda? Oni opowiadają te historie różne, prawda? To też tutaj czasami przyjeżdżałem się grać w piłkę. Pamiętają ciebie tutaj za czasów młodości Back to Reality. No tak, pamiętają mnie, bo graliśmy tam koncert chyba właśnie w 2008 tutaj w jednym z takich właśnie restauracji. Bardzo fajny koncert był wtedy jeszcze w tym takim jakby pierwszym składzie BTR-a, prawda, czyli Back to Reality. Bardzo fajne przyjęcie. No, dobry moment, żeby właśnie popromować własną książkę? Ogólnie na poezję chyba nigdy nie ma dobrego momentu, a czasy są coraz trudniejsze, prawda, i też z jednej strony to nakręca to, żeby pisać, prawda, nakręca artystę, czy kogoś, coś tworzy, prawda, nie każdy musi pisać poezję, prawda, bo mówi się, że teoretycznie ktoś powiedział, że każdy może wydać jeden tomik, prawda, ale więcej to już jest sztuka, prawda, i żeby to było dobre, prawda, bo ja chciałbym, jeżeli tworzę coś, to chciałbym, żeby nie tylko moi znajomi to zobaczyli, prawda, tylko żeby to zrobił ktoś z zewnątrz, to docenił, obcy, i żeby to docenił, że to jest dobre, prawda, tak samo jak Back to Reality graliśmy w Polsce, tam we Wrocławiu, w Warszawie, prawda, koncerty i praktycznie dostaliśmy jakąś naszynkę mailową, facebookową naszej strony, że tam fan z Rosji napisał, prawda, z Brazylii po pierwszej płycie napisali, jakaś z Polonii prawdopodobnie, że przywysłał teksty, prawda, i to jest fajne, to jakby to daje jakby inny ogląd na to, prawda, że to jest poza region, wiadomo, internet też przekracza granice, prawda, nawet konkurs Krzaszewskiego to nie jest konkurs regionalny, tylko to jest konkurs międzynarodowy, bo każdy z całego świata może wysłać swoje wiersze, prawda. I tak wracając jeszcze tutaj do Maksymy i w ogóle do naszego tutaj jednego z najstarszych konkursów, prawda, literackich. Scenariusz piszesz do jakiegoś spektaklu, czy filmu, czy do książki. Tak, ty o sobie napisz scenariusz. Wiesz co, może za wcześnie. Nie, zbieram oczywiście materiały, dzienniki swoje, prawda, ale jeszcze chyba trochę za wcześnie. Znaczy nie wiem, czy będę żył 80 lat, czy jutro pogibnę, bo tego nie wiemy, ale
Jakoś jak tak, oceniasz to spotkanie w Teresportu? Super jest, bo włączają się ludzie do rozmowy i po prostu jest taka koordynacja, wspólny ruch metafizyczno-ludzki, że tak powiem. Jest super, bardzo świetna atmosfera. Ja w ogóle bywałem w Terespolu w bardzo dawnych czasach, tu moja daleka rodzina mieszkała w Terespolu, więc już w latach 60-tych, 70-tych tutaj bywałem, ale teraz naprawdę widzę, że ludzie mają serce do kultury, do sztuki, do spotkań z ludźmi, rozmowa z drugim człowiekiem i to jest właśnie to, co kocham, rozmowa z drugim człowiekiem, że publiczność, a artysta, nie ma tej bariery, jesteśmy na wspólnym poziomie. Myślisz, że posypią się pytania po tej opowieści o tej trumnie w Eurece? Być może coś podobnego, bardzo, bardzo chętnie. Powiedz nam tutaj na chwilę. To znaczy, to było tak, że jak wystawialiśmy ten spektakl, napisałem go, no już dosyć dawno, to był pierwszy spektakl, o śmierci, była szubienica prawdziwa, był pożyczony z zakładu pogrzebowego 100-letnia figura aniołka. I była trumna. I była prawdziwa, najprawdziwsza trumna była. Bombonierkę wypożyczona. Dokładnie, przywieziona... Niebieską, ale nie policyjną, milicyjną wtedy, niebieską nyską, pamiętam, pod Eurekę. Wnieśliśmy ją, ludzie się patrzyli, nie wiedzieli, co się dzieje. No ale później spektakl zaczął się rozwijać, swoim oczywiście tempem, według scenariusza. No i przyszło kilka osób z publiczności, złapali za trumnę, ja w tej trumnie i wynieśli mnie. Daleko nie zanieśli. Daleko nie, bo tam gdzieś tam na korytarz, prawda? To prawdziwy performance. No nie, to totalnie performance, nawet przebił wszelkie moje jakieś możliwości i oczekiwania. Kolejny fajny temat to, że występowałeś ze swoim spektaklem na ulicach Paryża, Londynu. Znaczy to było takie bardzo specyficzne, bo wychodziłem, zawsze miałem takie rekwizyty czarno-białe, habit teatralny. Czarno-biała twarz. Zawsze z tym jeździsz? Nie, to wtedy tak było. To już było dosyć... W Paryżu byłem w 96, w Londynie w 2002 i po prostu byłem mimem na ulicach. To nie był taki prawdziwy mim, wiesz, jak Irek Krosny, ale ja tak, wiesz, ewoluowałem pomiędzy takim światem mima, a światem awangardowego teatru, prawda? Czyli taki szaleniec na ulicach. No i powiedz mi właśnie, tutaj jesteśmy w Terespolu, kameralne spotkanie, Paryż i Londyn, otwarte miasta, metropolie. Był na ciebie ruch, źle słowo, było wzięcie? Wtedy w Paryżu czy w Londynie? Oczywiście, zbierały się tłumy ludzi, mało tego. Za moment jakiś Pakistańczyk się pojawił z pieczonymi kasztanami, myk, już kasztanki sprzedaje. Za 15 minut? Wykorzystał okazję. Dokładnie, i brali. Za 15 minut ludzie rzucali jakieś tam groszaki w przysłowiowy beret przy mnie. Za moment już policja, halt. A ciebie czy jego? Nie, znaczy w ogóle nie też nas zabrali, tylko po prostu halt, do widzenia, dziękujemy, no, dziękujemy za sztukę. Ale już się stwaniłem pod wieżę Eiffla, było bardzo dużo turystów, stała policja, obserwowali co się dzieje. Podszedłem do nich i powiedziałem, że jestem artystą z polskim, czy mogę wystąpić pod wieżę Eiffla. Oczywiście, że pozwolili. Tutaj to są obrazy z różnych etapów, czy tam z różnego czasu. Rzeczywiście miałam taki cykl rodzina, tytuł z rodzina, w sensie rodzina ludzka, my ludzie, ale też poszerzona o zwierzęta. To była taka wystawa, że w której zwierzęta też przyjmowały takie cechy, które im przypisujemy jako ludzie. Więc koty no, mają takie cechy, których im zazdrościmy. Więc zazdrościmy im tego, że nic nie robią przeważnie i świetnie się z tym czują, że potrafią odpoczywać, że potrafią wytrząść z siebie stres, że są niezależne, że czują się na swoim miejscu zawsze i wszędzie. A to, co mi się kojarzy z sushi, a mówiłaś, że są to perfumy, to co to jest? No to chodzi o tytuł tomiku i też tytuł wystawy, którą miałam wraz z promocją tego tomiku w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie. Sfumato, to od włoskiego słowo fume, dym. A perfumy też pochodzą też z tego właśnie słowa perfume, czyli poprzez dym. Ale to jest książka, to przez ciebie napisana? Tak, to są moje wiersze.
które tam no, zapisywałam, bo jak do mnie przychodziły, ale cała książka, nazywam ją książką, książką poetycką, ona jest jakby cały ten sposób edycji jest przeze mnie projektowany, są moje ilustracje, użyte kalki, jakiś taki specjalny papier, tam elementy tego szeleszczenia wynikające właśnie z tego papieru perspergaminu, także to jest jakaś taka spójna całość. To spotkanie w Terespolu zapytam, bo być może rozwiniesz myśl. Magda Wójcik, zresztą chłopaki też, chyba bardziej znani nawet w województwie i w Polsce. Takich spotkań lokalnych jest potrzeba więcej, bo nie wiemy, co mamy. No tak, ja zauważyłam, że to jest bardzo taki bezpośredni kontakt, jest bardzo cenny, bo ludzie nie mają śmiałości do sztuki. Ostatnio mnie zapytały dwie osoby z wyższym wykształceniem, czy do galerii każdy może wejść. Nie żartuję. Byłam sama zaskoczona. No, ludzie myślą, że to trzeba mieć jakieś może zaproszenie, albo specjalne jakieś predyspozycje, albo jakieś albo jakieś właśnie kompetencje, których przecież się nabywa właśnie chodząc do galerii. Wiele osób, które w ogóle jakby nie są tak zwani obyci, a jednak czują sztukę, czyli nie muszą znać tego kodu, tego języka wyuczonego mieć, a mimo to jakoś odbierają nawet malarstwo. Wiadomo, że muzykę jest łatwiej odebrać przez emocje, przez ciało. Malarstwo jest troszeczkę trudniej, no bo często szczególnie sztuka współczesna, taka niefiguratywna, akurat moje malarstwo jest dosyć figuratywne.